Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać na naszym spotkaniu dotyczącym problematyki uzależnień. W czasie dzisiejszego wykładu przedstawię Państwu psychologiczne aspekty uzależnień. Natomiast w drugim spotkaniu postaram się przybliżyć Państwu aspekty medyczne i biologiczne uzależnień. Jak zapewne Państwo wiecie, człowiek od wieków używa różnych substancji chemicznych, które nazywamy używkami. Wpływają one na jego nastrój, samopoczucie i postrzeganie rzeczywistości. Są wśród nich zarówno substancje powszechnie stosowane i akceptowane społecznie, takie jak kofeina zawarta w kawie, czy też teina będąca składnikiem herbaty. Natomiast do używek zaliczamy też substancje szkodliwie działające na nasz organizm, na przykład nikotynę czy też alkohol. Część środków chemicznych, używek jest prawnie zabroniona i do nich zaliczamy narkotyki, dopalacze, a także niestosowane zgodnie z zaleceniami medycznymi leki. I wszystkie te substancje mogą stać się środkami uzależniającymi, w niektórych przypadkach tak silnymi, że aby je zdobyć, osoby uzależnione mogą posuwać się do kradzieży i innych przestępstw. I trzeba sobie też na początku powiedzieć, że uzależnienie jest rodzajem choroby i to bardzo ciężkiej choroby, która czasem może prowadzić nawet do śmierci. Znacie Państwo pewnie z własnego życia to, że człowiek może uzależnić się od wielu różnych substancji, od wielu różnych rzeczy, nawet od powtarzanych stale czynności, na przykład od jedzenia słodyczy, robienia zakupów, gier hazardowych, gier komputerowych, czy na przykład korzystania z telefonu komórkowego. Więc jakby wachlarz substancji czy czynności, od których można się uzależnić, jest dosyć szeroki. I jest on aż tak szeroki, dlatego że problem uzależnienia nie tkwi w samym przedmiocie uzależnienia, czyli nie tkwi on chociażby czy w telefonie komórkowym, czy też w robieniu zakupów, czy na przykład w paleniu papierosów, czy w piciu alkoholu. Natomiast jakby te powtarzane czynności, te używki, czyli ten przedmiot uzależnienia, pozwalają znieść dotkliwą z punktu widzenia danej osoby pustkę wywołaną różnymi rzeczami. To może być spowodowane brakiem miłości, brakiem więzi z innymi ludźmi, czy też brakiem lub utratą celu życiowego, pogorszeniem stanu zdrowia, problemami z samoakceptacją, z jakimś wycofaniem społecznym. I niejako poprzez używki, poprzez te stale powtarzane czynności, no człowiek poprawia sobie samopoczucie, podnosi swoją jakby akceptację samego siebie i jest to no, dosyć silne uzależnienie, bo każdy chce się czuć dosyć dobrze i nawet w czasie leczenia, kiedy te objawy uzależnienia ustępują, osoba nadal negatywnie postrzega swoją sytuację życiową, na przykład nadal nie ma pracy, choroba się pogarsza czy też nawraca i uzależnienie może w związku z tym też powrócić i nawet po wielu latach też pewnie Państwo znacie chociażby osoby uzależnione od alkoholu czy od nikotyny, które po kilku czy kilkunastu latach, nawet czasami niepalenia papierosów czy niepicia alkoholu, w czasie sytuacji stresowej, utraty pracy, śmierci kogoś bliskiego, sięgają po te używki i jakby wracają z powrotem w dosyć krótkim czasie do nałogu. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę na to, że uzależnienie jest chorobą przewlekłą. I po narkotyki czy inne niedozwolone używki sięgają coraz młodsze osoby, nawet kilkuletnie dzieci. Trzeba też pamiętać, że w okresie dojrzewania wahania nastroju zdarzają się często, no i są oczywiście zjawiskiem naturalnym, są odpowiedzią organizmu na zmieniające się otoczenie, zmieniającą się grupę rówieśniczą.
Naturalne jest też to, że czasem trzeba doświadczyć także negatywnych emocji w życiu, takich jak smutek, rozpacz, zażenowanie czy też złość. I stopniowe nabywanie umiejętności kierowania tymi emocjami, czyli ich zaakceptowanie, zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, i także nauczenie się walczyć z tymi negatywnymi emocjami poprzez na przykład odraczanie tych złych, negatywnych reakcji na sytuacje, które je wywołały, czyni nas dopiero ludźmi dojrzałymi. Jeśli nie do końca jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi problemami, no dosyć łatwo możemy wpaść w sidła uzależnienia, ponieważ uzależnienie wywołuje nieodpartą chęć zażywania określonych środków bądź też wykonywania określonych czynności. I skutki takiego działania mogą być niebezpieczne dla zdrowia i mogą także nieść ograniczenia w codziennym życiu, w kontaktach społecznych, powodując, że ta osoba uzależniona jest coraz bardziej wycofana, coraz mniej akceptowana społecznie, a przez to ten gniew, frustracja narastają. No i jakby no, w związku z tym chęć poprawy nastroju, sięgnięcia po używkę również wzrasta, no, co powoduje pojawienie się takiego zamkniętego koła i samonapędzanie się tego uzależnienia. Uzależnienie oczywiście nie powstaje z dnia na dzień i można wyróżnić w nim kilka etapów. I ważne jest też to, żeby sobie uświadomić ten dłuższy przebieg, tą kilkuetapowy rozwoju uzależnienia i jednocześnie wyłapać na przykład wśród swoich bliskich, wśród dzieci, młodzieży czy też wnuków ten moment, kiedy no, zaczyna się dziać coś niedobrego i można jakby wkroczyć z odpowiednim działaniem czy na przykład z rozmową, z pomocą, z wyjaśnieniem problemu po to, żeby nie doszło do rozwoju dalszych etapów i powstania już tego pełnego uzależnienia. I pierwszym etapem zazwyczaj w rozwoju uzależnień od narkotyków czy też od alkoholu jest eksperymentowanie. Początkowo osoby są ciekawe skutków działania danej substancji, są też przekonane o tym, że mogą ją zażyć raz bądź kilka razy, a potem z niej zupełnie zrezygnować. Niestety już pierwsze próby często prowadzą do zażywania okazjonalnego, szczególnie tutaj chodzi o narkotyki, i to zażywanie okazjonalne jest kolejnym etapem uzależnienia. Wtedy te używki są przyjmowane coraz częściej, na przykład w czasie spotkań z przyjaciółmi czy jakichś imprez masowych, ponieważ ich poczucie, ich zażywanie daje poczucie integracji z grupą, akceptację, no i niejako no, powtarza się w czasie kolejnych spotkań, czasem te spotkania również są coraz częstsze, w związku z tym to zażywanie okazjonalne jest coraz częstsze, tych okazji może być też co chwila więcej i przechodzimy z zażywania okazjonalnego do kolejnego etapu, czyli do zażywania regularnego. Wtedy to zażywanie tych substancji psychoaktywnych, substancji uzależniających czy też narkotyków staje się częścią naszego życia. Wykorzystywane jest do osiągnięcia przyjemności. Taka osoba nie jest już w stanie funkcjonować bez zażycia kolejnej dawki narkotyku, nie może też żyć na przykład bez zapalenia kolejnego papierosa, bez zażycia kolejnej tabletki na przykład uspokajającej, ponieważ to zażywanie, przyjęcie tej substancji jest już niezbędne do osiągnięcia przyjemności. No a każdy z nas chce czuć się dobrze, chce czuć się na luzie. Jeśli te substancje dają taką możliwość, no to osoba uzależniona oczywiście to wykorzystuje. Niebezpieczne jest również to,
że osoby te już na tym etapie są uzależnione psychicznie, nie mogą żyć bez substancji uzależniających, natomiast są nieświadome tego faktu. Nadal wierzą w to, że mogą w każdej chwili zrezygnować z używki, że nawet jak biorą narkotyki codziennie, co drugi dzień, no to uważają, że od następnego dnia nie będę brał, od następnej imprezy to już na pewno nie wezmę i będzie wszystko w porządku. Niejako no, same siebie oszukują, a wiedzą, że tak też niestety nie jest, że w czasie kolejnej imprezy na pewno wezmą, w czasie kolejnego dnia będą robiły wszystko, żeby tej substancji uzależniającej poszukać, zdobyć, bo nie są w stanie już bez niej żyć. I kolejnym etapem jest już takie pełne uzależnienie, gdzie ilość używki przyjmowanej do tej pory staje się niewystarczająca. Potrzebujemy coraz większej ilości narkotyków, być może coraz nowszych narkotyków, coraz większych dawek, po to, żeby czuć się dobrze, czuć się osobami rozluźnionymi, akceptowanymi w grupie, więc sięgamy po kolejne, bardziej uzależniające czy silniejsze środki. I tutaj też dołącza się już tak zwane uzależnienie fizjologiczne, czyli pojawia się reakcja naszego organizmu na odstawienie tych substancji. Czasem się mówi o tym jako o zespole abstynencyjnym. I to odstawienie powoduje bardzo złe samopoczucie. Bóle głowy, bóle mięśni, poczucie rozbicia, niepokój, czasem nawet agresję. Ten popularny kac, który czasem jest po spożyciu dużej ilości alkoholu, no to też jest właśnie jednym z takich łagodnie przebiegających zespołów odstawiennych. Wtedy można mieć uczucie kołatania serca, drżenie mięśni, więc wyobraźcie sobie Państwo, że podobne objawy mogą odczuwać osoby uzależnione od narkotyków, tylko te objawy są zwielokrotnione, 100-1000 razy może, no i te osoby po prostu nie są w stanie wtedy funkcjonować, są właśnie agresywne, dopuszczają się konfliktów z prawem, a nawet zabójstwa po to, żeby zdobyć kolejną działkę narkotyków. I oprócz no, takiego szkodliwego działania na cały nasz organizm, na mózg, również uszkadzana jest wątroba jako narząd, który w naszym organizmie odpowiedzialny jest za neutralizowanie trucizn. W uzależnieniu pojawia się też element takiego uzależnienia psychicznego, czyli stałego myślenia o zażywaniu i zdobywaniu danej substancji. Jednocześnie towarzyszy temu samousprawiedliwianie się i wyszukiwanie ważnych powodów, które mają uzasadnić przyjęcie danej substancji. Tak, czyli jest mi niedobrze, wezmę jedną działkę narkotyku na przykład, czy wezmę tabletkę uspokajającą, poczuję się lepiej, wyciszony, ale mam nad tym pełną kontrolę, kolejnego dnia nie będę jej potrzebował. Nie mogę zasnąć, wezmę tabletkę nasenną, ale kolejnego dnia będę mógł zasnąć. Niestety jest to bardzo takie krótkofalowe myślenie, ponieważ w dłuższej perspektywie czasu niestety nie będzie już można zasnąć bez tej tabletki, nie będzie można się uspokoić bez tabletki czy przyjęcia narkotyku. Nie będziemy już dobrze funkcjonowali na imprezie ze znajomymi, jeśli nie zapalimy na przykład marihuany, czy nie weźmiemy przed imprezą dawki jakiegoś narkotyku. I pojawia się tutaj również na tym etapie uzależnienia psychicznego osłabienie zainteresowania innymi aspektami życia. Osoby, które wcześniej czytały książki, przestają czytać, nie interesują się niczym, kiedyś miały hobby, może jeździły na rowerze, były fanami jakichś seriali. W tej chwili, w czasie uzależnienia, to wszystko zanika
I jakby całe życie, zarówno zawodowe, jak i to rodzinne, nakierowane jest tylko na zdobycie kolejnej dawki narkotyku, no co pociąga za sobą oczywiście konflikty w pracy, często zwolnienia, czy też nieobecność w pracy, konflikty w rodzinie, no i to dosyć często prowadzi no, do rozpadu tych więzi rodzinnych. I jest te uzależnienia też są o tyle niebezpieczne i jakby łatwo w nie wejść, gdyż tempo współczesnego życia, stres czy też przemęczenie skłaniają wiele osób właśnie do zażywania tych środków, które złagodzą ból, uspokoją, pobudzą do działania. Jeśli szef od nas wymaga większego zaangażowania w pracę, no a my nie dajemy rady, no zawsze można wziąć jakąś substancję pobudzającą, działającą aktywnie na nasz mózg i no, przezwyciężyć jakby to nasze zmęczenie. Na te potrzeby odpowiada również rynek farmaceutyczny, który produkuje różnego rodzaju suplementy diety, reklamuje ich coraz więcej, dostępnych bez recepty. I tutaj stosując jakby bez konsultacji z lekarzem te substancje, możemy też wpaść w uzależnienie, w taką lekomanię, że będziemy musieli wziąć tabletkę, czy to tabletkę na stawy, czy tabletkę na skurcze, na jakiś zespół niespokojnych nóg, dlatego że nie będziemy mogli normalnie bez tej tabletki funkcjonować i powoli wchodzimy w taką lekomanię, uzależnienie od różnego rodzaju leków. I do psychicznych skutków nadużywania leków, tak jak już wcześniej wspomniałem, zaliczyć można tą nieodpartą potrzebę odczucia efektów działania leków, tą euforię, pobudzenie, relaksację, uczucie odprężenia. Pojawia się niestety zwiększona tolerancja na lek w związku z tym, czy na daną substancję, na narkotyki, i pojawia się konieczność przyjmowania coraz większych dawek, i pojawia się również potrzeba zdobycia leku, narkotyku za wszelką cenę. Często osoby te wtedy popadają w konflikty z prawem. I do tych psychicznych skutków dodatkowo dołączają się jeszcze fizyczne skutki nadużywania substancji uzależniających, takie jak na przykład bezsenność, zaburzenia ciśnienia krwi, zaburzenia czynności serca, czasem mogą pojawić się też wymioty, biegunka, nadmierna potliwość, zaburzenia pamięci, no, które dodatkowo utrudniają funkcjonowanie, a na samym początku przez osoby uzależnione często nie są wiązane z samym uzależnieniem. I na zakończenie chciałbym Państwu powiedzieć, że wiadomo, że osiągnięcia cywilizacyjne ułatwiają nasze funkcjonowanie, sprawiają, że szybciej zdobywamy informacje, pełniej uczestniczymy w życiu społecznym czy też kulturalnym. Mamy szerszy dostęp do wiedzy i rozrywki. Niestety te osiągnięcia cywilizacji mają również swoją, nazwijmy to, ciemną stronę, ponieważ powodują, że czyha na nas więcej pułapek, zwiększają ilość uzależnień, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia nas samych, jak i też całego otoczenia. Dlatego tak ważna jest kampania informacyjna i nauczenie się mówić nie wszelkim uzależnieniom. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.